wydaje mi się, że to bardzo mocno wpływa na to, kim się stajesz, kiedy obcujesz z ludźmi z każdego zakątka Ziemi. I ucz się, że nie wszyscy działają na takich samych zasadach jak ty. Musisz się nauczyć rozmawiać z ludźmi i dostrzegać te różnice i akceptować inne kultury. W takim sensie, że jeżeli jesteś ich świadom i masz szansę poznać, jak to działa, to zupełnie inaczej patrzysz potem na świat i na ludzi. To uczucie, kiedy wchodzisz na pocztę i składasz podpis, a ktoś bierze tą kartkę i zagląda i to jest coś, czego nie mogłem nigdy sobie wyobrazić. Zawsze mnie rwało do jakiegoś działania. Nie mogę siedzieć bezczynnie. I często jest tak, że czymś się zajaram do tego stopnia, że całą swoją energię potrafię w to wsadzić. Życie się strasznie szybko zmienia. Jakby mi ktoś powiedział 7-8 lat temu, że będę mieszkał w Berlinie, że będę miał galerię i studio, do którego przyjeżdżają ludzie, od których się uczyłem z książek, bym ich wyśmiał, bo takie rzeczy się nie dzieją. To jest niesamowita sprawa z kaligrafią. Pisałem strasznie. Ja sam nie potrafiłem rozszyfrować, co pisałem w swoich notatkach. I któregoś razu ojciec mnie zapytał, jak ty lubisz tak rysować, to może rysuj litery, a nie pisz. Nie zależy mi na poklasku osób, które jarają się akurat modnym tematem, że teraz jest fajnie robić takie szarpnięcia. Chciałbym, żeby docenili mnie starzy mistrzowie kaligrafii. Pomimo tego, że zajmuję się tak modnym tematem, chciałbym też jakby te tradycyjne wartości przemycać w jedną i w drugą stronę w sumie. To jest zderzenie kultur, to jest ogromne pole. Tam każda ulica jest inna, tam każdy człowiek ma inną historię i to jest bardzo inspirujące. Też trzeba być ostrożnym, kręcąc się po Berlinie i po tym świecie berlińskiej sztuki, żeby się nie dać wciągnąć za głęboko, żeby ciągle pamiętać o tym, skąd się przyszło i dać coś od siebie. Podlasie i ten klimat to jest ta wartość dodana, której na Zachodzie nie ma. Nie wiem, jak to ująć, ale ja cały czas pamiętam, skąd wyszedłem i jak tu przyjechałem. Mam nadzieję, że za bardzo nie mieszam, ale ja tu przyjechałem, miałem 50 euro w kieszeni i nie wiedziałem, co się stanie.